Cześć! W tym tutorialu pokażę, jak uszyć zestaw kosmetyczek Venus. Mają one cztery rozmiary: mini, midi 1, midi 2 i maxi. Zapraszam do wspólnego szycia. Te kosmetyczki będą fajnie wyglądały praktycznie z każdego materiału. My proponujemy na przykład tkaninę wodoodporną w ulubiony wzór, sztruk tapicerski lub ekoskórę gładką, na przykład nabłyszczaną, albo ekoskórę kaletniczą, matową, błyszczącą lub stłoczeniem. Wybór należy do Ciebie. Wszystkie elementy tej kosmetyczki wytnij tak, jak to jest napisane na wykroju, czyli tkaninę zasadniczą, podszewkę i usztywnienie wytnij na zużeniu tkaniny. Do uszycia kosmetyczki Venus będziesz potrzebował tkaniny zasadniczej, na przykład wzorzystej, tkaniny podszewkowej, usztywnienia. Najfajniej sprawdzi się pianka samoprzylepna o grubości 1 mm, taśma suwakowa, suwadła i taśma lamówkowa oraz oczywiście wykrój. Zacznij od sklejenia i wycięcia wykroju. Następnie przygotuj poszczególne elementy z tkanin. Informacje, co i w jakich ilościach wyciąć, znajdziesz na wykroju. Główny element usztywnij na przykład pianką 1 mm. Bardzo fajnie właśnie sprawdza się w takich niewielkich projektach. Piankę wytnij dookoła o 2 cm mniejszą od tkaniny zasadniczej. Na początek przygotuj taśmę suwakową, dłuższą od góry kosmetyczki o około 2 lub 3 cm dla wygody dalszego szycia. Tutaj to będzie około 53 cm. Na taśmie suwakowej wyznacz środek, złóż ją na pół i zaznacz sobie tutaj na przykład szpilkami lub malutkim nacinkiem i złóż tkaniny, czyli tkaninę zasadniczą i podszewkę prawymi stronami do siebie w ten sposób, a pomiędzy włóż taśmę suwakową i zepnij środki ze środkiem, wszystkie trzy. Taśmę możesz rozłożyć i drugi koniec przypiąć w ten sam sposób. Czyli przypinasz tutaj po całej długości i drugą stronę tak samo. Po przypięciu strzyj za pomocą stopki do suwaku. Po strzyciu wywróć kosmetyczkę na prawą stronę. Ułóż ładnie zszyte krawędzie i delikatnie przeprasuj. Uważaj na piankę samoprzylepną. Następnie przystępnuj. Po doszyciu taśm suwakowych zszyj ze sobą tkaninę zasadniczą i podszewkę po obu stronach na pół centymetra pomocniczą. Teraz możesz nałożyć suwadła na taśmę suwakową. Tutaj złóż ze sobą, żeby była równa tkanina z tkaniną, a taśmę suwakową możesz ząbki z jednej strony ściąć. Końce taśmy zaszyj, aby suwadła nie spadały. Następnie wywróć kosmetyczkę na lewą stronę. Następnie zepnij i zszyj na 1 cm. Oba boki zszyj tak samo. Przygotuj boki kosmetyczki. Możesz je wykonać z jednej warstwy tkaniny. Wtedy załóż górę na 1 cm i przystępnuj lub oprzyj górę lamówką. Jeśli jednak wykonujesz je
z dwóch kawałków, to złóż je prawymi stronami do siebie i najpierw zszyj górę na 1 cm. Następnie przestępnuj. Zszyj boki pomocniczo na 0,5 cm. Ułatwi to późniejsze przyszywanie do kosmetyczki. Gotowe boki doszyj do kosmetyczki. Przyłóż oczywiście środek do środka i góra jest szersza od kosmetyczki po to, aby kosmetyczka się fajnie otwierała. Czyli przyłóż krawędź do krawędzi z jednej i z drugiej strony i przyszyj na 1 cm. Przygotuj dwa kawałki taśmy lamówkowej dłuższą od boku o około 4 cm, aby było łatwo ją później zagiąć i ładnie zakończyć. Tutaj w tym wypadku to około 45 cm. Zaprasuj sobie lub załóż taśmę lamówkową na pół i oprzyj cały szef dookoła. Tutaj możesz trochę ściąć sobie, ponieważ lamówka jest trochę węższa i to może trochę ułatwić przyszywanie. Taśma lamówkowa na początku i na końcu ma trochę wystawać, aby po przyszyciu ją założyć ładnie i doszyć. Koniec taśmy. Przypal, jeżeli jest ona poliestrowa, i załóż. I przeszyj. Mój zestaw kosmetyczek Venus jest już gotowy. Uszyłam go na maszynie Brother A60. Jeśli spodobał Ci się tutorial, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Kolejne tutoriale niebawem. Pa!